Dzień dobry, bardzo mi miło Państwa powitać na konferencji Koalicji Wyborczej Europa plus Twój Ruch. Ze mną Barbara Nowacka, nasza jedynka z Lublina, poseł Michał Kabaciński, poseł lubelski. No i jak Państwo Państwa. się domyślacie, będziemy komentować najważniejsze dzisiaj wydarzenie dotyczące kampanii do Europarlamentu, mianowicie powołanie fascynującej, wstrząsającej jedynki na lubelszczyźnie z Platformy Obywatelskiej. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że Platforma będzie nam pomagać, ale że aż tak nam pomoże w tych wyborach. Tego się nie spodziewałem. I to wypadałoby kwiaty wysłać Donaldowi Tuskowi. No ale oczywiście nie lekceważymy. Jest to poważny przeciwnik, jest to osoba, która przez wiele partii przeszła. Jak Państwo widzą na tym memie, który wzięliśmy z Facebooka, to nie jest nasze, po prostu już ludzie obśmiewają tę kandydaturę. Liczne były partie, w których zagościł pan Michał Kamiński. Jedno zwraca uwagę, że do tej pory były to partie skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, antywolnościowe. No, ciekawe, jak to się ma do, do, do programu Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo, oddaję głos Barbara Nowacka. Dzień dobry państwu. No cóż. To, że demokracja w Polsce przeżywa kryzys, to wiemy. Nie sądziliśmy natomiast, że premier Tusk tak bardzo mocno się do tego przełoży, ośmieszając tak naprawdę wybory do Parlamentu Europejskiego poprzez wystawianie osoby, której skłonność do wędrówek po skrajnej prawicy jest powszechnie znana. Zachodzi pytanie, co. Donald Tusk czyni ze swoim elektoratem, ponieważ ewidentnie zapomina o znacznej części obywatelek i obywateli, którzy głosowali na Platformę, a dla których podstawowymi wartościami są prawa i wolności obywatelskie. Czy to wyznaje teraz pan Michał Kamiński? Ja pozwolę sobie przypomnieć, jak głosował w Parlamencie Europejskim. Nieobecny na głosowaniu nad rezolucją w sprawie dbania o równość płci w warunkach kryzysu ekonomicznego w 2010. Zagłosował przeciwko ustawieniu instrumentu prawnego do zwalczania przemocy ze względu na płeć w 2011. Zagłosował przeciwko rezolucji w sprawie pomocy państwa dla samodzielnych matek w 2011. Zagłosował przeciwko rezolucji w sprawie włączenia perspektywy równości płci w pracę Parlamentu Europejskiego. Zagłosował przeciwko rezolucji w sprawie zwalczania homofobii w Europie w 2011. 12. Zagłosował przeciwko rezolucji w sprawie zwiększenia liczby i znaczenia kobiet w polityce. Zagłosował przeciwko sprawozdaniu w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie w październiku 2013. Nieobecny na głosowaniu nad rezolucją w sprawie ochrony przed homofobią i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Panie premierze Donaldzie Tusk, jak się to ma? Do Pana obietnic o ratyfikacji konwencji dotyczącej zwalczania prze i przemocy i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Pytam Pana o to w imieniu swoim, w imieniu Kongresu Kobiet, w imieniu organizacji kobiecych i w imieniu setek tysięcy kobiet, które są ofiarami przemocy również w Polsce. Co z ratyfikacją konwencji? Jak się ma do tego eurodeputowany, który w sposób jawny wypowiada się przeciwko zdrowiu i prawom kobiet, pozwalając, by ich prawa były łamane, również prawa do. Y do spokojnego życia. Panie premierze Donaldzie Tusk, w sprawie suwaka, który obiecał pan kongresowi kobiet, już pan zawiódł. Dlaczego w ten sposób traktuje pan swój elektorat, dla których demokracja i liberalizm światopoglądowy są wartościami? My cały czas stoimy po stronie praw i wolności obywatelskich i o to będziemy przypominać, to są wartości podstawowe. To na nich zbudowana jest demokracja, na nich zbudowana jest Unia Europejska. Europarlamentarzyści i europarlamentarzystki, które sprzeciwdziałają się takim działaniom, nie mają miejsca na jakkolwiek rozumianej lewicy, tudzież liberalizmie światowo Proszę bardzo, Michał Kamaciński. Andrzej Prozenek powiedział na samym początku o pewnej radości, że to dla nas można powiedzieć dar ze strony Platformy Obywatelskiej, ja nawet pójdę dalej, ja chyba już się zakochałem w Platformie i w Donaldzie Tusku, ponieważ no, takie prezenty, jakie nam daje, to naprawdę no, największy romantyk takich gestów nie ma, również zgadzam się z tym, że jest to prezent dla Europy Plus i Twojego Ruchu, również prezent dla wyborców Platformy w Okręgu Lubelskim, ponieważ, jak i w całej Polsce, bo zobaczyli tak naprawdę, na czym polega Platforma Obywatelska, a także czym kierują się kandydaci z listy Platformy Obywatelskiej. Bardzo ważnym znaczkiem jest, symbolem są te pieniądze, które chyba w przypadku... Platformy Obywatelskiej i Michała Kamińskiego są priorytetem. Nie zmiana kraju naszego, nie zmiana Europy na bardziej otwartą, szanującą prawa kobiet, szanującą prawa obywateli, tylko właśnie priorytetem są te pieniądze i czasami niestety czysty populizm. Na dowód tego, że popis nie narodził się wczoraj na zarządzie Platformy, są działania radnych Platformy i Prawo i Sprawiedliwości Skraśnika, miasta na Lubelszczyźnie, gdzie jak Państwo mogliście przeglądać jakiś czas temu artykuły prasowe, w których to był opisany budżet obywatelski, w którym to radni Platformy i radni Prawo i Sprawiedliwości dopuścili, aby z budżetu obywatelskiego można było przeznaczyć 500 tysięcy złotych na uwaga nowy dach dla kościoła, kościoła, który jest w budowie. To nie jest żaden zabytek, to nie są żadne zadania własne gminy i to wszystko poparli radni z Platformy, jak i radni z Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym, że urzędnicy, którzy pracują w Kraśniku i radcowie prawni zwracali uwagę na to, że jest to niezgodne z prawem i to jest wprowadzanie ludzi w błąd, ponieważ no nie można głosować nad projektem obywatelskim, który de facto łamie podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi przez samorządy, dlatego my również dzisiaj żeby wesprzeć społeczność lokalną, która paradoksalnie nie zgadza się z tym, żeby środki publiczne były przeznaczone między innymi na dach kościoła i uwaga jeszcze na co? Na sfinansowanie wyjazdu na beatyfikację Jana Pawła II. Nie są od tego budżety gminy. Można to zrobić w ramach innych środków, ale nie środków publicznych. Dlatego dzisiaj składam do Biura Analiz Sejmowych zapytanie, czy samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie mogą w jakikolwiek sposób dotować nowe inwestycje sakralne, podkreślam, nowe, niezabytki. Naszym zdaniem jest to wychodzenie poza zadania własne gminy, i chcielibyśmy, żeby prawnicy z Biura Analiz Sejmowych odnieśli się do tego, jeżeli okaże się faktycznie, że racja że po naszej stronie zawiadomimy kompetentne organy łącznie z prokuraturą, a także z Regionalną Izbą Obrachunkową, że doszło do popełnienia przestępstwa, jakim jest niegospodarność, a wszystko w imię popisu. Także to, że wczoraj mieliśmy Michała Kamińskiego i prezentację prawdziwej twarzy platformy obywatelskiej, czyli Michała Kamińskiego homofoba, nacjonalistę, to tak naprawdę ten, ten popis już się rodzi od dawna. Nawet właśnie w takich małych miejscowościach, jakim jest Kraśnik, ale mieszkańcy Kraśnika na to nie zasługują. Tak jak, jak nie zasługują mieszkańcy całej naszej, naszego kraju, bo Polska powinna być obywatelska, a nie po prostu kierowana przez ludzi, dla których najważniejsze, najważniejsze są pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zakończę takim apelem. Apelem do wyborców, wyborców Platformy. Otóż naprawdę nie musicie głosować na człowieka, który był w narodowym odrodzeniu Polski i w Prawie i Sprawiedliwości i był prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego. Macie wybór. Ten wybór to jest Barbara Nowacka. To jest człowiek, który rzeczywiście reprezentuje prawdziwe ideały, które kiedyś przyświecały twórcom Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo. Dzień dobry, Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Ja przyznam się Państwu, że mam pewien dylemat, dlatego poproszę Państwa, byście pomogli mi rozwiązać ten, ten mój dylemat, ponieważ tak, gdy dzisiaj rozmawia się z politykami Platformy, Przekonują, zapewniają, że Michał Kamiński się zmienił, przemienił się zupełnie z innym człowiekiem. I tutaj dochodzimy do sedna tego mojego dylematu, bo przytoczę państwu cytat z Michała Kamińskiego. Tusk jest przeciwieństwem Midasa. Midas, czego dotknął, zamieniał w złoto. Tusk, co zamienia, to nie powiem, bo na sali są kobiety i dzieci. No więc czy Tusk jest Midasem, który zmienił Michała Kamińskiego, czy też nie? Panie redaktorze, najwyraźniej y, Michał Kamiński został też dotknięty przez premiera Tuska. Andrzej Budzik, media elektroniczne. Sugerujecie Państwo, że partia władzy jest y, światowidem, ale ja pozwolę sobie trochę złośliwie zapytać, czy on w ogóle jeszcze ma kawałek twarzy Janusza Palikota? No ja twarzy, twarzy, Platforma obywatelska. twarzy Janusza Palikota nie ma już w Platformie, nie ma od 2011 roku. Janusz A z pracy Palikot, coś zostało? Janusz Palikot wy, wychodząc z Platformy, rzucając mandat jako jedyny polityk w, w, we współczesnej Polsce, tak naprawdę zabrał Platformie to, co było w niej najbardziej wartościowe. Wa, wartości takie jak wolność, jak równość. No, i to jest egzemplifikacja tego. Zamiast Janusza Palikota w platformie jest Michał Kamiński. W tym kierunku poszła platforma. I ja się z tego cieszę, bo dzięki temu mamy Twój ruch i mamy nowoczesne ugrupowanie na miarę XXI wieku i na miarę Unii Europejskiej. I niespecjalnie się martwię tym, że platforma zmierza w, ślepym, w kierunku ślepej uliczki. To jest ich wybór. Nas to w zasadzie powinno cieszyć.